świnią miejskie miasto. Kopią kibiców z każdej strony piera. Stadione, z nas na atmosfera. Ale otwarte, czas na premierę. Myście w górę, niebieską bawerę. Wiecie, że to bolim, oprzeć nieustany. Przeciwnik, gdy słyszy, liże rany. Fanatyzm z tyłu, bije nas z pasa. Pota do przodu. Witam działaczy i członków klubu MKS Flota na czele z prezesem Edwardem Rozwałką. Kibiców. Wszystkie pozostałe znajdujące się na sali osoby, a w sposób szczególny oczywiście zawodników i sztab szkoleniowy pierwszej drużyny. O uroczyste otwarcie prezentacji proszę prezesa MKS Flota, mecenasa Edwarda Rozwałkę. Mam nadzieję, że tylko mój głos tak kiepsko rozpoczyna sezon, bowiem z wielką radością, z pewną dumą witam wszystkich tu obecnych, witam Państwa. Przekonany, że przedstawimy dzisiaj zespół zawodników i trenerów, którzy w najbliższych 3 miesiącach dostarczą nam wszystkim, mieszkańcom Świnoujścia, kibicom, wiele wielkich radości. Opieram to swoje przekonanie na znajomości poszczególnych zawodników, na znajomości ich talentów i uzdolnień, ale także na tym, ile pracy solidnej, rzetelnej wkładają w każdy trening i jak traktują każdy mecz. Ten talent, te umiejętności i konsekwentna realizacja założeń wytyczonych przez trenerów są już podstawą sukcesów. A dochodzi jeszcze ich wielka wola, pozytywna, dobra wola, wola zwycięstwa. To wszystko powoduje, że przedstawiamy drużynę, oczekując, że dostarczy ona nam największych emocji w historii Floty Świnoujścia. Wysiłek, który czeka jeszcze i nas wszystkich działaczy, i miasto, i gminę, i władze naszego miasta w dostosowaniu do wymogów, jakie stawia Ekstraklasa przed zespołami, które do niej chcą się dostać. Wymogi licencyjne są bardzo duże. To nie tylko kwestia zmiany osobowości prawnych. Musi powstać spółka akcyjna. Nasz piękny stadion, który w tej chwili już ma jedną z najładniejszych muraw boiskowych, murawy dobrze drenowanej, dobrze nawadnianej. Ten stadion, który ma już piękne, zadaszone trybuny, on będzie wymagał w najbliższym czasie jeszcze ogromnej pracy. I gdyby nie wiara w pomoc naszych władz miasta Świnoujście, gdyby nie wiara w to, że i zarząd miasta pod przewodnictwem pana prezydenta Janusza Żmudkiewicza i Rada Miasta, tutaj witam w tej chwili jeszcze szczególnie pana Pawła Sujkę, przewodniczącego Rady Miasta, który również zjadł z luksu, ponieważ wszystkie te mecze będą transmitowane również w tej najwyższej klasie emisyjnej. Tyle ich potrzeba. Zgadzałem się przez pewien czas z panem prezydentem Żmudkiewiczem, że po co nam oświetlenie. Tymczasem, panie prezydencie i proszę państwa, wszystkie mecze drużyn ekstraklasowych są transmitowane przez telewizję. Połowa z nich będzie transmitowana w tych godzinach najwyższej oglądalności, w godzinach wieczornych i światło jest niezbędne. Światło jest konieczne. To będzie służyło nie tylko Flocie Świnoujście. To będzie służyło również możliwości organizowania na tym stadionie imprez międzynarodowych, na co już w tej chwili mamy słowa przyrzeczenia ze strony członków zarządu głównego. Wiecie państwo, wiecie. Szczerze, że nie tak było omawiane z panem prezesem, że miałem w innym momencie się pojawić na scenie, żeby przyszli swoje piłkarzom, a zostałem postawiony w sytuacji bez wyjścia, mogę być na kulisy jeszcze, nic nie mówiąc. Ale z uwagą posłuchałem tego, co pan prezes, mecenas Edward Rozwałka
był uprzejmy powiedzieć i może wyszedłem w pewnym momencie, bo kiedy przyszedłem, to pan prezes mówił tylko o Ekstralidze. Zapomniał jeszcze, że jest jedna runda pierwszej ligi do rozegrania. Rozumiem, że to już macie załatwione. W związku z tym, że bułka z masłem, jak niektórzy mówią. Ale myślę, że trzeba będzie grać jednak, szanowni panowie piłkarze, że jeszcze jakieś mecze trzeba rozegrać i większość z nich wygrać. Bo niedawno spotkałem się z moim kolegą, prezydentem Legnicy. On mówi do mnie, ale nie mówię, żeby tu państwa denerwować, bo nas nie wybliżecie. Zrobimy wszystko, żeby ten system stworzyć z własnej rezerwy, bo takie pieniądze mamy jeszcze trochę. Przeznaczymy na stworzenie tego systemu, kosztuje on około 40 tysięcy i musimy go do tego meczu rewanżowego ze Śląskiem Wrocław zrobić, bo inaczej się nie odbędzie, byłaby wielka szkoda, gdyby przyjedzie tak znany mistrz Polski, jeszcze dzisiaj mistrz Polski, żeby nie mógł grać w Świnoujściu i nie przegrał. Dajmy mu tą szansę. Ale do tego wymarzonego Pucharu Polski to jeszcze kawałek. Jeszcze trzeba pokonać tam jakąś Legię, może jeszcze wszelka drużyna. Damy radę. Może tak. Tak, także to stworzymy. Powiem państwu, że wymagania Polskiego Związku Piłki Nożnej rosną. Już w zasadzie pogodziłem się z tym oświetleniem, ogrzewaniem, tym systemem monitoringu, robimy tam to zaplecze, ale teraz się dowiedziałem jeszcze, że potrzeba 1500, tak? 1400 siedzeń dodatkowo na trybunach. Tu jest problem. I tu jest problem. Można by zadać pytanie, po co? No, kiedy te 3000 na razie zupełnie wystarczy. Gdzie lokować 1400 siedzeń? No, mamy stadion, jaki mamy. No i inżynierowie mówią, że nie ma szans. Zobaczymy. A jeszcze chcemy stworzyć boisko trawiaste, bo rzeczywiście jest potrzebne. No to głupio by wyglądało, jakbyście jeździli na treningi na warszu. Po tych argumentach, które pan prezes tutaj tak ideologicznie podszedł do sprawy, to przecież nie dla floty się robi, tylko dla nas wszystkich, bo jak kiedyś przyjdzie nam ochota pokopać piłkę, to pójdziemy i będziemy grali na głównej murawie boiska. Na pewno on się pozwoli. Także będziemy się starali, żeby te wymogi spełnić. Oczywiście wszystko w rękach czy w nogach piłkarzy. Bo te wymogi, o których mówiłem, to są dla klubów Ekstraligi. W związku z tym musicie panowie tak grać, żeby w połowie rundy była aż taka przewaga, że ja wnioskować do Rady, bo wydajemy te 6 milionów i budujemy, bo już na pewno wejdą do pierwszych do Ekstraligi. Jak nie będzie pewności, to po decyzji pewnie będzie trudno, tą decyzję trudno podjąć. Ale wierzę w to, przy wsparciu tej pani, która tam mi podpowiada, że wam się uda. Także będąc optymistą, tak jak pan prezes, myślę, że jak większość tutaj na obecnych, no będziemy świętować, będziemy się cieszyć. Ja powiem, że moi przyjaciele z zagranicy, czyli z Heligrofu, pan burmistrz, jego zastępca, obiecali, że przyjdą na pierwszy mecz ze Śląskiem i twierdzą, że są kibicami, będą kibicować dla floty, nie dla Śląska. I tych kibiców z Niemiec będzie więcej i myślę, że tak jak dzisiaj ta sala się wypełniła prawie po brzegi, aczkolwiek miałem wątpliwości, bo jak mi prezes powiedział, że spotykamy się w miejskim domu, myślałem, że w galerii tam niedługo,
w tej wielkiej sali naszej. I cieszę się, że frekwencja tak wielka. I jestem już sobie wyobrażam, jak trzeba będzie wcześniej przyjść na mecz, żeby zająć miejsce, bo będzie trudno miejsce na stadionie. Tylu kibiców przyjdzie na ten pierwszy mecz, potem drugi. Pan prezydent bardzo wiele rzeczy powiedział i chciałbym powtarzać pewnych spraw, bo one były najbardziej istotne w tym, co pan prezydent powiedział. Chciałbym tylko posłużyć się takim przypomnieniem. Ostatnio podczas wywiadu w Krynicy Szczecińskiej jeden z dziennikarzy, który ze mną prowadził ten wywiad, powiedział, że bardzo się cieszy, że o Świnoujściu i o flocie Świnoujście mówi się, że to jest Barcelona Północy. Życzyłbym państwu, żeby tą Barceloną Północy również 8 czerwca flota Świnoujście pozostała. I mam nadzieję, że pomimo tego, że Legnica Miedź ma tak potężnego sponsora, jakim jest Zagłębie, KGHM Miedź, to pomimo, że w Świnoujściu nie ma miedzi, nie ma srebra, to są ludzie o wielkich, gorących sercach i mam nadzieję, że ten doping, który będzie ich niósł przez całą drugą rundę, tą rundę wiosenną, spowoduje, że flota na pierwszym lub na drugim miejscu zakończy te rozgrywki i będzie można mówić o nich nie tylko, że byli rycerzami jesieni, ale również rycerzami wiosny. Dziękuję bardzo. Dotarł do 1/8 finału Pucharu Polski, gdzie w skandaliczny sposób został wyeliminowany przez Amikę Wronki. Obecnie na czele pierwszej ligi z 40 punktami zdobytymi w 17 spotkaniach, 31 bramek strzelonych, 15 straconych. Najlepszy strzelec Sebastian Olszar, najskuteczniejszy asystent Marek Opałacz. Polski wciąż gra, a już pobił klubowy rekord, awansując do ćwierćfinału po wyeliminowaniu Ruchu Zdzieszowice, Górnika Zabrze i Krakowi Kraków. Kolejny mecz już pojutrze we Wrocławiu z mistrzem Polski Śląskiem. Dziękując za te wspaniałe chwile, teraz dla wszystkich piłkarzy, trenerów, działaczy, kibiców wystąpi zespół ATU. Zespół tańca nowoczesnego. Dopuszczamy 10% tolerancję. A piłka czeka. Jako pamiątka i do grania również można wykorzystać. A więc którym kolejnym klubem w Ekstraklasie będzie flota, jeśli awansuje? Słucham. 80. Brawo
Dokładnie prawidłowa odpowiedź. 79 wyłożeń już grało w czasie. Ale proszę, proszę się nie zrażać. Mamy jeszcze jedną piłkę. Proszę? Trochę odpowiedź jest błędna. Nie wiem, możemy dać proporczyk jako nagrodę pocieszenia. Poszukam tam proporczyka i daj tu koledze, a ja czekam na bardziej precyzyjną odpowiedź. 56! Który? 56? Tak. O, kto powiedział 64? To był sezon 1963-64, a grały Arkonia i Powę Szczecin. Oba mecze wygrali goście. Mam 29 lat, występuję na pozycji defensywnego pomocnika lub środkowego obrońcy. Moim ostatnim klubem była Warta Poznań. Dziękuję. Zapraszamy teraz do zajęcia miejsca na naszej trybunce. Zrobi w polu karnym zadymę i grandę. Wszystkich wykołuje Arek Aleksander! Arkadiusz Aleksander grać będzie z numerem 10.
Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Arkadiusz Aleksander, jak już zresztą chyba zauważyliście. Arkadiusz to imię, Aleksander to nazwisko. Dokładnie. Przyjechałem do Państwa z klubu Sandecja Nowy Sącz, jestem napastnikiem. Dziękuję bardzo. Jeszcze w uzupełnieniu dodam, że Arkadiusz ma 33 lata, jest wychowankiem Zawady Nowy Sącz. A teraz, proszę Państwa, delikatnie pociągniemy nosem i co czujemy? Że pachnie ekstraklasą, pucharu finałem. Odkąd razem z nami jest Mateusz Szałek! Otrzyma koszulkę z numerem 7, jak wszyscy zawodnicy. Dzień dobry, witam wszystkich. Mam na imię Szałek Mateusz. Przyjechałem z niedaleka poza Szczecina, z Pogoni Szczecin. Mam 21 lat, na boisku występuję na pozycji najczęściej środkowego pomocnika. Na boisku będę występował z numerem 7. Zapraszam wszystkich na mecze i zachęcam do głośnego dobrego. Rządzi polem karnym, bramkowym i bramką. Nie dopuści piłki doń Łukasz Kupczanko! Jak widać, Łukasz grać będzie z numerem 12. Witam wszystkich, nazywam się Łukasz Kupczanko, mam 23 lata, pochodzę ze Szczecina. Gram na pozycji bramkarza, ostatnio moim klubem był Energetyk Gryfino. Nigdy on nie trafi w okno Panu Bogu, zawsze trafi w bramkę Szarlu Chennanwogu. Nikt się w pole karne nie da rady przebić, jeżeli po drodze jest Konrad Gilewicz. Jestem środkowym pomocnikiem, pochodzę z Tychów, a moim ostatnim klubem było Szamorin na Słowacji. Dziękuję bardzo. Czy to z Małopolski, Śląska czy Podlasia, zgasi i zatrzyma wszystkich Michał Stasiak. Niestety Michał dziś nie mógł przybyć. O odebranie koszulki proszę trenera. Dziękuję. Michał kazał podziękować i myślę, że no wszystko zrobi tak jak tutaj wszyscy piłkarze, my, żebyśmy mieli ten wymarzony cel spełniony, czyli ekstraklasę. Dziękuję w imieniu Michała. Ja tylko uzupełnię, że Michał Stasiak urodził się 12 marca 1981 roku. Jest wychowankiem MOS z Duńska Wola. Ostatnio grał w Auxanti w Grecji.
Tak wyglądają nowo pozyskani zawodnicy. Jest ich 7, przypomnę. Maciej Mysiak, Arkadiusz Aleksander, Mateusz Szałek, Łukasz Kupczanko, Szalu Uczen na Młowu, o ile można go nazwać nowym, i Konrad Gilewicz, Michał Stasiak. A teraz przypomnimy pozostałych zawodników. Będzie strzelał nogą, będzie strzelał z głowy, zawsze trafi w bramkę Ensar Arifowicz! Dobry wieczór, dziękuję za takie przybycie i chciałem tutaj wrócić do słów prezydenta, że wszystko zrobimy, żeby prezydent za pół roku mógł grać równie z równych grać z prezydentem Szczecina, a za dwa lata, żeby prezydent z góry grać z nim. Zatrzyma się rywal i bramki nie strzeli, kiedy wślizgiem wejdzie Iwan Udarewicz! Iwan Udarewicz, wszyscy polscy wiedzą, że gra z numerem 5. Tylko powiem, obiecujemy, że zrobimy ten awans. Będzie robił akcje, będzie bramki strzelał. Każdemu poradzi Bartłomiej Niedziela. Mam nadzieję, że będą nam pomagać w tym momencie. Każdego wyczuje i wszystko wypatrzy. Nie pozwoli bramki strzelić Grzegorz Kasprzyk! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja mam rozwiązanie tutaj dla pana prezydenta z tym problemem, z tym systemem identyfikacyjnym. Musimy wygrać 4-0 i później nie musimy grać drugiego meczu. Da radę Krakowi, Miedzi, Termalice. Nie poradzi sobie nikt z Patrykiem Frycem. No Patryk niestety nie mógł przybyć. Dobry wieczór. Ja zapraszam wszystkich na mecze, bo na pewno będzie ciekawe. Dziękuję. Piłka z jego podań jak echo się uniesie. Nikt nie poda lepiej niż Mateusz Wrzesień. Żaden z przeciwników sobie nie postrzela. Nikt nigdy nie minie Piotra Kieruzela. My zasługujemy na to, żeby grać w Ekstraklasie, tak? Ekstraklasa zasługuje na pana
Waldemara w roli speakera. Dziękuję bardzo. Publiczność się wzruszy i będzie klaskała, gdy będzie wybijał róg Marek Opałacz! Dobry wieczór Państwu. Chciałbym zaprosić Państwa serdecznie na mecze, bo duża frekwencja na pewno nam się przyda. Potrafi zatrzymać, potrafi rozklepać. Wszystkich rozszyfruje Sebastian Zalepa. Dzień dobry Państwu. Ja powiem tylko tak. Mam prośbę przede wszystkim do kibiców, którzy wspierali nas w Legnicy, abyście nam zgotowali taki doping we Wrocławiu. Dziękuję. Potrafi zaskoczyć strzałem z każdej strony. Po strachem bramkarzy jest Krzysztof Młodziony. Zapraszam wszystkich kibiców i pomóżcie nam w tym awansie, bo będzie bardzo potrzebny. Dziękuję. Dostaną bramkarze szału i gorączki, gdy się znajdzie piłka u Bartosza Śpiączki. Będą zachwyceni i oczarowani. Będą podziwiali Krystiana Namani. Spotkamy, wszyscy mać być na meczu, bo będzie ciekawe. Mam zaszczyt przyjmowania z chłopakami i tak awaria nastąpiła przed prezentacją, moja koszulka w pranie została. Dziękuję. Chciałaby Nieciecza, chciałaby Legnica w każdej, w kadrze swojej drużyny mieć Damiana Siwca. Dobry wieczór Państwu. Ja podobnie jak koledzy zapraszam gorąco na mecze. Koszulki się jeszcze nie doczekałem, ale spokojnie. Dziękuję.
będzie robił atak, do akcji się włączał, będzie strzelał bramki wciąż Sebastian Olszar. Państwu, ja na koniec tylko jeszcze dodam, że na pewno jesteśmy dobrze przygotowani do sezonu. Równie dobrze jak zespół Island Jumpers, więc sił nam nie powinno zabrakać. To jest świetny strateg, to jest tęga głowa. Nikt nie przygotuje jak Dominik Nowak! Tak króciutko tylko naprawdę tutaj, będąc w Świnoujściu, spotkałem wspaniałych ludzi, wiele wzruszeń. Dzisiaj przed prezentacją dostałem od Hani i takiego chyba najmłodszego, jednego z najmłodszych kibiców, aniołka. Myślę, że ten aniołek będzie trzech moich piłkarzy, tu jestem przekonany. Ludzi naprawdę z charakterem, wspaniałe osobowości, z którymi mam okazję na co dzień pracować, rozmawiać, także są naprawdę to będą na pewno główni współtwórcy tego sukcesu. Wiele z Państwa tu wiele już dopowiedziało, ja tylko mogę powiedzieć na koniec, że mam myślę, że taki zaszczyt pracować z tym zespołem i w Świnoujściu, to po pierwsze, a po drugie wspaniali kibice. Tu też bałem się troszeczkę, jak wychodziłem na drugą połowę w meczu z Zawiszą, czy nie będą mi żegnać już białe chusteczki. Na szczęście nie żegnały mnie białe chusteczki. Prezes Smażyk ma gołębie, które miałem okazję po dwóch dniach pobytu w Świnoujściu poznać. Mam nadzieję, że te gołębie będą wysoko leciały, kiedy będzie sukces, kiedy flota będzie świętować całe Świnoujście wraz z kibicami, a ja na koniec mam nadzieję, że uklęknę i pokłonię się moim zawodnikom. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że to jest naprawdę zaszczyt pracować z tymi gośćmi. Zrobili fantastyczny wynik jesienią, a myślę, że wiosną zrobią jeszcze większy. Tylko proszę Państwa, wielki doping dla nich i na pewno się odwdzięczą. Każdy bramkarz z Rosji, każdy bramkarz z Polski chce, żeby trenował go Siergiej Szypowski. Państwu krótko. Zapraszam wszystkich na mecz, na piękne parady bramkarzy, na piękne bramaczki. No i spotkamy się w miesiącu czerwcu na fajnej imprezie i będziemy świętowali nasz wspólny sukces. Dziękuję. Ostro ruszy atak, uszczelni obrona, gdy dostaną rady, otwertka szifona! Mój mecz, całe miasto, nie wiem gdzie jestem, z wami, ale wiem, że mamy ten moment, wiemy, że to jest nasz moment. I ten awans to będzie nasz. Dziękuję. Śmigasz jak wodolot po Morzu Bałtyckim. Kiedy rozmasuje cię Krzysztof Wytwicki?
Państwu. Mogę tylko zapewnić, że to, co chłopacy mówili wcześniej o awansie do Ekstraklasy, to będzie prawda w czerwcu, się dowiemy o tym wszystkim. Na pewno. Leszek Zakrzewski. Idola, niech teraz powstanie i zaśpiewa 100 lat! 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Jest nasza drużyna, która będzie walczyć w tym półroczu o historyczne dla Świnoujścia cele.